Na program zaprasza Asus Republic of Gamers, producent ROG Strix Hero 3. Ja uważam, że jeżeli jesteś na samym szczycie, to ciąży na tobie zawsze ta największa presja, prawda? To jest duży problem. Problem też jest taki, że jak jesteś w samej górze, ciężko jest się motywować do dalszej pracy, więc osiągnięcie tego celu może mieć też takie złe konsekwencje. Tak mi się wydaje. Dzisiaj mamy rozmawiać bardzo praktycznie, tak żeby osoby zainteresowane streamingiem, karierą streamera mogły jak najwięcej praktycznych wskazówek wynieść z tego programu. Dlatego wybraliśmy też takich gości, którzy niektórzy streamują full time, czyli są profesjonalistami, inni robią to part time. Czyli jak jest w waszym wypadku? Dla kogo streamowanie to jest praca, a dla kogo tylko dodatek? Dla mnie to już dzisiaj jest czysta praca. Jeżeli chodzi o mnie, to ja też troszkę inaczej niż chłopaki, bo dla mnie główną pracą tak naprawdę jest tworzenie materiałów na YouTube, a do tego dokładam sobie streamy i to też pewnie troszkę poruszymy ten temat później, ale ja na przykład wychodzę z takiego założenia, że gdy streamuję, to teoretycznie zawsze jak gram codziennie, to szkoda mi po prostu mówiąc w cudzysłowie marnować czas na granie sam dla siebie, tylko przy okazji odpadam streama, jakoś ta dyskusja z widzami jeszcze jest dodatkowa. No, jeżeli o mnie chodzi, to ja zawodowo chyba streamuję już moje 7 lat. Będzie jakoś tak. Zaczynałem tak naprawdę od nagrywania na YouTube'a, potem tak automatycznie to przeszło w streaming. Więc to jest full time praca. No, podwójnym etacie. Jak to dobrze, że to powiedziałeś, mówi. Emilu, bo ja tu mam taki materiał wyszukany gdzieś przez naszych redaktorów. 2011 rok, bardzo proszę. Maszyna losująca, niech to pokaże. Jest i on. Tak, tu akurat widać same początki, bo widać, że miałem jeszcze włosy. Ale tu już tę dyskusję kuluarowo toczyliśmy, że bardzo długo te włosy wciąż masz. Wydawało się raczej w tym 2011 roku, że ta przyszłość włosów jest tak krótka jak przyszłość Apexa, a tu zupełnie inaczej. A teraz powiedziałeś, że jesteś profesjonalistą, znaczy, że nie robisz nic innego, twoim jedynym źródłem utrzymania jest streaming? Tak, można to powiedzieć, że to jest streaming i rzeczy związane z tym wszystkim, jak teraz się ładnie, pięknie mówi influencer, chociaż ja się jako takim nie czuję, ale przede wszystkim streamy. No i to jest moje główne źródło utrzymania. My już pokazaliśmy tę fotografię budzącą największy entuzjazm i zszokowanie. To była fotografia Emila, ale dla porządku wyciągnijmy z archiwum również twoje zdjęcie z samego początku, czyli z bardzo niedawna, 2015 rok. Ty poprawiłeś jeszcze przed programem, że ten jak był 14. Tak. Czyli w 4 lata zbudowałeś pozycję top 10 polskiego Twitcha. Co było kluczowe? Jakbyś spojrzał na to z perspektywy czasu, to gdzie była ta zmienna, która sprawiła, że to jesteś ty, a nie ktoś inny? Myślę, że ta zmienna, taka podstawowa, która zdecydowanie na to wpłynęła i ona tak naprawdę nie wypłynęła ode mnie, tylko wypłynęła od osoby, której tutaj nie ma. I chodzi o Wojtka, czyli Astera. Na pewno kojarzycie, kiedyś pracował w Twitchu, obecnie już nie pracuje tam. On powiedział mi tylko jedną rzecz kiedy się poznawaliśmy, że najważniejsza jest konsekwencja działania. Trzeba być po prostu cały czas konsekwentnym i to jest droga do sukcesu, jeżeli chodzi o streaming. Wróćmy na chwilę do tego 2015 roku. Napisałeś post podsumowujący pierwsze miesiące działalności. Tam napisałeś liczby, za chwilkę zobaczymy. Tak jest. Moi drodzy, mamy ostatni dzień w roku, więc należą się moje podsumowania. Gdy pisałeś ten post, 2014 rok, 31 grudnia, miałeś świadomość, że celem jest ten full-time streaming jako zawód? Czy to była bardziej jakaś zajawka, coś ciekawego? Nie, absolutnie nie. Tutaj nigdy nie było praktycznie takiego założenia, żeby stało się to moją główną pracą. Tak naprawdę jeżeli chodzi o ten krok, to w sumie dwie osoby pchnęły do tego, żeby tak się stało. Czyli jedną z tych osób była moja żona, która non-stop naciskała, żeby bardziej się tym zająć, a trochę mniej pracować, bo w sumie dla niej był problem w tym, że najpierw chodziłem do pracy, później streamowałem, więc w sumie totalnie nie miałem czasu dla niej. Więc ona stwierdziła, że no z dwojga złego lepiej, żeby już siedział w domu i streamował, chociaż trochę czasu będę z nią spędzał. A drugą osobą albo grupą osób, która to spowodowała, no to była ekipa, która remontowała im moje mieszkanie. No i oni po prostu pewnego dnia zostawili buty, drabiny i wyszli z tego mieszkania, prawda? No i moja żona powiedziała, że za 2 miesiące ja tam mieszkam, prawda? No i już stwierdziłem, że pracować tu, streamować i remontować mieszkanie nie dam rady, więc podjąłem taką, a nie inną decyzję. Kuba, ty powiedziałeś o tym, że nie jesteś w pełni profesjonalnym streamerem. Ustalmy tę nomenklaturę, czyli nie tylko z tego zarabiasz.
to oznacza, i to jest taka częsta proza życia streamerów, że wracasz o godzinie 16-18 do domu i odpalasz streama, czy też odpalasz jakąś pracę związaną z produkcją materiałów. Czy ty nazwałbyś w takim razie taką part-time pracę streamera jako paradoksalnie pracę trudniejszą niż jeśli ktoś się w pełni temu poświęci? Wiesz co, myślę, że to też zależy od tego, w jaki sposób chcesz sam siebie poprowadzić przez ten świat generalnie streamingu, tworzenia materiałów na YouTube, bo w moim przypadku, nie wiem, panowie, koledzy pewnie mają inaczej, ale ja siedzieć 8 godzin i faktycznie jakoś sensownie ten czas i przede wszystkim rozmowę z czatem sobie uzupełniać, po prostu nie daje czasami rady. Ja sobie wolę wstać o godzinie 8, 9, może troszkę później i usiąść do robienia materiałów na YouTube. Lubię sobie po prostu pogrzebać w tego typu sprawach, a później Twitch jest takim naturalnym dopełnieniem tego. No zresztą panowie na pewno wiecie, no na Twitchu generalnie jest ta przewaga, że jest mimo wszystko ten kontakt z widzem zdecydowanie bardziej bezpośredni. Średni. W związku z czym dla mnie, jeśli miałbym decydować drugi raz, no to nie podjąłbym decyzji, w której Twitch byłby moim głównym, może nie źródłem dochodu, bo też z tymi dochodami jest bardzo różnie w influencerstwie, ale tak mi jest po prostu wygodniej. Po prostu, no panowie, sami rozmawialiśmy, 14 godzin komentowania parę dni pod rząd jakiegoś turnieju może być dosyć wykańczające. No właśnie, o pieniądzach jeszcze pogadamy, wrócimy do nich, bo teoretycznie to jest to, co tych kandydatów na profesjonalistów interesuje najbardziej, ale ty, Emil, powiedziałeś przed programem 12-14 godzin, 3 dni pod rząd, co to dla mnie? Jak to jest? Czy ty się nie męczysz tym? Lubisz to? Jak to wygląda? Przede wszystkim to trzeba lubić. Jeżeli tego nie lubisz, to będzie tragedia, to jest raz. A dwa, to wchodzi w doświadczenie. Na samym początku, jak ktoś usiądzie i będzie musiał te 12-13 godzin streamować, to on tak mniej więcej koło połowy padnie. Mi się też zdarzyło kiedyś na fotelu podczas komentowania po prostu zasnąć. Była 15-16 godzina, bo to jeszcze był LAN, się przyciągało i zasnąłem. I jeszcze w ogóle jak się rozłożyłem na fotelu, trzymałem mikrofon już tutaj na sobie, zasnąłem, spadłem, gdzieś tam klipy chyba krążą jeszcze z tego, jak słychać, jak się budzę, albo jak chrapałem, ale to jest po prostu doświadczenie i owszem, to jest męczące, po takich 3-4 dniach to jest tragedia, ale najlepsze, którą można zrobić po czymś takim, to jest przede wszystkim po 14 godzinach streamowania nie iść od razu spać, tylko iść na jakiś godzinny spacer o 2-3 w nocy, wiem jak to brzmi, ale po prostu rozchodzić to. No i jeszcze oczywiście jest problem bardzo często z tym, że ludziom głos nie wytrzymuje tyle mówić. No. Czarku, ty masz duży fanbase, tak to określmy, chociażby relatywnie względem większości polskiego Twitcha. Zakładam, że na początku kariery streamera ta relacja z tą społecznością, z tymi fanami jest stosunkowo bliska. Nawet tu rozmawialiśmy, że pamięta się imiona, jest w stanie się przywitać konkretnego widza. Jak duży jest twój fanbase? I z jak wieloma osobami ty utrzymujesz jakiś rodzaj relacji? Bo bardzo często się mówi, że to, co ludzi trzyma przy streamerze, to jest to, że on w jakiś specyficzny sposób potrafi tym ludziom zasugerować, że są częścią pewnej społeczności. Znaczy, wiesz co, trochę nie wiem za bardzo, w jaki sposób chciałbym, żebym udzielił odpowiedzi na to pytanie. To pierwsze pytanie proste, liczbowe. Czyli jak duży ty oceniasz, jakby fanbase jako, rozumiem, społeczność ludzi, która jest zainteresowana tym, co ty robisz. To znaczy tak, w ciągu dnia na takiej transmisji przewija się zazwyczaj pomiędzy, jeżeli mówimy o unikatowych użytkownikach, nie mówmy o wyświetleniach, bo wiadomo, że czasami niektóre osoby mają problemy z komputerem i 20 razy odpalą tą transmisję, tak? Bo więc badamy to raczej względem unikatowych użytkowników. To zazwyczaj jest to tak w przedziale 10-20 tysięcy tych unikatowych użytkowników odwiedzi tą transmisję w ciągu dnia. Jeżeli są to transmisje turniejowe, no to powiedzmy tak 40-50 tysięcy również tych unikatów potrafi się wygenerować, ale oczywiście mówimy wtedy o dużo dłuższej transmisji, czyli właśnie o tych 12 godzinach, co jest dosyć wymagające i nie polecam tego, szczególnie młodym użytkownikom, którzy próbowaliby swoich sił, bo to jednak jest bardzo obciążające. Trzeba mieć dosyć duże doświadczenie, trzeba wiedzieć, jak mówić. Nie można mówić zbyt agresywnie, zbyt głośno. Trzeba jednak umieć rozłożyć te siły na cały ten turniej, tak, odgórnie. To wrócę do tej części pytania, która zasugerowałeś, że nie jest do końca jasna. Wydaje mi się, że mocno w tą specyfikę live streamingu Twitcha wpisane jest to, że streamerzy budują pewne community wokół siebie. I wyobrażam sobie, że na pewnym etapie, gdy to nie jest 100 osób, 300 osób, które regularnie do ciebie wracają, tylko to jest naprawdę duża grupa, zarządzanie tym community jest stosunkowo trudne, no bo innymi słowy, albo ktoś poświęci czas tobie, albo pójdzie do Izaka, Nerwariena, czy do chłopaków chociażby.
Nie, oczywiście, że tak. To znaczy, nie chciałbym, żebyś tutaj zrozumiał to źle. To nie jest trochę tak, że my jako streamerzy, czy to będzie Piotrek, czy to będzie Damian, czy to ktokolwiek inny, wydaje mi się, że nie tworzymy jakiejś takiej bariery w stylu, że nie chcę, żebyś ktoś gdzieś tam poszedł, albo nie robimy takiej złej konkurencji, tak? Po prostu wszyscy streamują, robią swoje. Mamy na tyle różne kontenty, tak mi się wydaje, na polskim Twitchu, że każdy znajdzie coś dla siebie. Więc oczywiście znamy osoby, które przychodzą nas na transmisję. Ja mam kilka takich osób, gdzie naciskam klawisz start stream, mija 3 sekundy dokładnie. I zawsze jest ta sama osoba, pisze dzień dobry. Tak. Prawda? Więc to mogę potwierdzić, mam to samo. Jest około 200 osób, które ma non-stop otwartą tą zakładkę z transmisją. Czyli nie zamyka jej w ogóle, jak tylko się odpala, to od razu słyszy w głośnikach, że już się zaczęło i w ten sposób to działa. Oczywiście wraz z rozwojem kanału coraz ciężej jest nam spamiętać te wszystkie niki, ale służą temu też bardzo dobrą robotę robią moderatorzy. To oni dbają o to, oni są naszym przedłużeniem ramienia, czyli w jaki sposób powinien wyglądać ten czat. No bo wiadomo, że jak jest 5 osób na czacie twojej transmisji, to bardzo łatwo jest tak jakby moderować ten czat, bardzo łatwo jest z nim nawiązywać relacje. Ale jeżeli jest parę tysięcy osób na transmisji, to naturalnym jest to, że ty nie jesteś w stanie jako osoba odpowiedzieć na te wszystkie pytania i wtedy bardzo często właśnie moderatorzy pomagają w tym, czyli oni udzielają też tych odpowiedzi wszystkich. Na program zaprosił Asus Republic of Gamers, producent ROG Strix Hero 3.